Rozmowa, na którą wielu kibiców z Ełku na pewno czekało. Wiesław Żmuda i Maciej Skoczek, zarząd MKS Ełk. Witam gorąco panowie. Witamy. Na Facebooku klubu pojawił się taki wpis, który wzbudził spore zainteresowanie fanów piłki nożnej w Ełku. Klub zaprasza na debatę w sprawie przywrócenia nazwy Mazurełk. No to na początek muszę zapytać, to nie fake? Nie. Fake, czyli niesprawdzona, nieprawdziwa nie, informacja. Nie, to nie, to, to nie jest. Bo fake. wielu kibiców jest zaskoczonych taką informacją. No nie spodziewaliśmy się czegoś takiego, chociaż wielu kibiców o to walczyło od początku zmiany. Właśnie nazwa. dlatego mnie też to dziwi, że kibice są zaskoczeni, bo to jest odpowiedź to, to jest odpowiedź na ich, że tak powiem, sygnały płynące od dwóch lat po połączeniu. I to nie jest taka inicjatywa, że na którymś. Z zarządów wpadliśmy na taki pomysł, bo my oczywiście jesteśmy ze środowiska i z byłego zarządu Mazura, więc tam Mazur był zawsze bliski, ale to jest konkretnie odpowiedź na informacje, które płyną ze środowiska piłkarskiego, że nazwę należałoby przywrócić. Czyli mam rozumieć, że, no właśnie, ulegliście w jakiś sposób tym kibicom, którzy oglądali do tej pory od 2015 roku, bo wtedy nastąpiło połączenie klubów, wtedy nastąpiła zmiana nazwy, no i była część kibiców, która oglądała mecze MKS-u już od tamtej pory z zasiadki. Ale my nie ulegliśmy yy, kibicom, tylko, bo to nie tylko środowisko kibiców yy, dyskutowało na yy, forach, Internetowych na temat właśnie połączenia klubów, ewentualnie przywrócenia nazwy. My mamy sygnały z innych środowisk, środowisk sponsorskich również, prawda? I to jest ta debata, jest odpowiedzią tego na te pytania, co z tą nazwą, czy będziemy ją przywracać, czy nie. Dlatego my, jako zarząd MKS-u, nie podjęliśmy żadnego. Po, żadnej decyzji nie podjęliśmy, że przywracamy tą nazwę, tylko chcemy właśnie y, zrobić tą debatę i wysłuchać wszystkie strony, co myślą na ten temat. I decyzję o tym, czy będzie taka nazwa, czy wrócimy do historycznej nazwy y, Mazura, czy zostanie y, w naszym ciągu MKS, decyduje Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Ale ja chciałem przypomnieć, że zmiana nazwy nastąpiła w 2015 roku. Od samego początku pewne środowiska się nie zgadzały z tą nazwą. Protestowały, dużo protestów było, bardzo głośno było. No i właśnie, trzy lata funkcjonował klub MKSL, teraz pojawia się pomysł powrotu do starej nazwy co zatem rozumiem do starych tradycji, do starych barw, do tego, czym sobą reprezentował Mazur Ełkę. Dlaczego czekaliście aż trzy lata? To nie jest tak, że my czekaliśmy trzy lata, bo w momencie, kiedy doszło do kompromisu, kluby się połączyły, głównie za sprawą stabilnych finansów i jakości sportowej. To była jedyna możliwa opcja i był możliwy to tylko za pomocą kompromisu, dlatego, że były dwa kluby: Mazur i Płomień. Płomień miał, za sobie, miał przede wszystkim te rozgrywki na wysokim poziomie i sponsorów, którzy dawali o wiele większe pieniądze niż ci, co wspierali Mazura. Więc jasne było, jak to wszystko zostanie rozwinięte. Także kompromisem jest i ze strony yy, ludzi, że tak powiem, związanych z Płomieniem i Mazura, ta nazwa MKS. No, i wtedy była ważna dla na przykład sympatyków Mazura, żeby została ta nazwa Mazur, ale dla sympatyków płomienia, no to niekoniecznie była ważna, żeby została nazwa Mazur. Oni chcieli, chcieli pod inną marką występować. Tak, ale tak jak już na początku powiedzieliśmy, to jest to, przez te trzy lata cały czas gdzieś ten delikatny napór i te sygnały z zewnątrz są, że ta nazwa, że ta tradycja powinna w mieście być. I my, I my można powiedzieć, teraz chcemy na forum, żeby ci wszyscy sympatycy i ludzie, którzy tego tak bardzo chcą, powiedzieli, w jaki sposób chcą wspierać ten klub. Bo przez, bo ja chciałem dodać jeszcze tylko to, że najpierw chodziło nam o finanse, żeby ten klub był stabilny stabilny finansowo i stabilny sportowo. Wtedy w 2015, 2015 roku, kiedy roku, była czyli, rewolucja. czyli sezon 15-16, 16-17 też. Walczyliśmy przecież też o utrzymanie, prawda? To była bardzo ważna sprawa. Pomału, ponieważ te głosy z zewnątrz są bardzo intensywne od jakiegoś czasu odnośnie tej zmiany, powrotu do nazwy Mazura. Doszliśmy do wniosku, że czas najwyższy porozmawiać na ten temat. I chcemy właśnie na razie rozmawiać na ten temat. Pojawiły się propozycje, pojawiła się propozycja rozmowy, a co w takim razie z tą zgodą, która została zawarta w 2015 roku, z tą umową, z tą współpracą między płomieniem a Mazurem. No, cały czas przypominam, że wtedy członkowie osoby związane z płomieniem nie bardzo były zainteresowane, żeby, żeby klub występował pod nazwą Właśnie Mazura. Teraz to wraca, to co? To będzie koniec tej zgody? Może Jest takie niebezpieczeństwo? A czy. Jeżeli wprost odpowiadając na pytanie, jest takie niebezpieczeństwo, tylko że w tym momencie nie rozmawiamy, czy jest zgoda, czy nie, bo nie ma żadnej decyzji na temat zmiany nazwy. No musimy strony. rozważyć wszelkie ewentualne. My coś takiego rozważamy. Zarząd, członkowie klubu to jest 22 osoby, to są członkowie założycielscy i oni zadecydują. I może być taka sytuacja, że choćby nawet było, nie wiem, 500, tysiąc sympatyków starej nazwy walne może zadecydować inaczej, ale jeżeli ci sympatycy przekonają tych nieprzekonanych, że to warto, podadzą konkretne argumenty, to w, to jest w ich rękach, to nie jest w naszych rękach. I te konkretne argumenty, no to właśnie to nie tylko tradycja barwy, chociaż to jest ważne, to jest bardzo ważne. Tak. Ta historia od 40. lat ubiegłego wieku, ale no klub musi się utrzymać, a na samej tradycji, z samej tradycji to klub i zawodnicy nie wyżyją. Nie ma takiej możliwości. W tej chwili na tyle profesjonalizuje się poziom tej trzeciej ligi, że są naprawdę potrzebne duże środki. Ja wiem, że słyszę głos z zewnątrz, że za zarzucają naszemu zarządowi, poprzednim zarządom, że piłkarze dużo zarabiają, ale tak naprawdę tak nie jest. Ci piłkarze nie zarabiają aż tak dużo, jak komuś mogłoby się wydawać. Jest mnóstwo innych kosztów, które klub musi generować. Także budżety, budżet nasz jest jednym z najmniejszych w kraju, jeżeli chodzi o rozgrywki trzeciej ligi. To jeżeli już mówimy właśnie o tym spotkaniu, o tej, o tej rozmowie o przywróceniu nazwy MKS Mazur Ełk, o tak powiedzmy Mazur Ełk, no to czego się spodziewacie po uczestnikach tej debaty? No, czy jakiejś deklaracji odnośnie tego, jak oni pomogą klubowi, jeżeli taka będzie nazwa, a nie inna? Tego oczekujemy, bo płyną sygnały, że jeżeli wróci nazwa, znajdą się sponsorzy. Dlatego, żeby nie być gołosłownym i żeby reagować na to wszystko i sprawdzać wszystko, czy to nie są fake newsy. No, no musimy z tymi ludźmi rozmawiać. Chcemy, żeby ci przyszli, potencjalni sponsorzy się pojawili, żeby się nie okazało, no życzymy sobie tego, chcielibyśmy, żeby to się nie okazało, że to jest tylko tylko, tylko, zmiana tylko, nazwy tylko, jest. tylko słowa. Zmiana nazwy niczego nie zmieni. Nie da pieniędzy, nic kompletnie nie zmieni, a wręcz może pogorszyć. Musi za zmianą nazwy iść wsparcie od kibiców i musi iść kierunek i moda musi znowu wrócić na Mazurę, bo kiedyś była taka moda na Mazurę. Natomiast, jeżeli chodzi o sponsoring, nie mówimy tutaj o dużych firmach. Nie mówimy tylko o dużych firmach, prawda? Mówimy o kibicach, o tych przeciętnych kowalskich, którzy przychodzą na mecze. My liczymy na ich wsparcie przede wszystkim, bo przecież też takie pomysły były. Kiedyś był pomysł klubu stół, prawda? Zresztą, który istnieje no jeszcze do Jeszcze na stronie jest. Jeszcze jest na stronie, prawda? Jest kilkunastu, powiedzmy, sponsorów, którzy wpłacają te pieniądze. Ale nam chodzi na przykład o, tych drob... o drobne pieniądze od przeciętnego Kowalskiego. Nie wiem, 10 zł, 20 zł miesięcznie. Ale stałe. Ale, jeżeli... Ale stałe. Ale stałe. Jeżeli... Tu będziemy mieli jakąś deklarację, prawda? No to będziemy próbować. Ale ja mówię, to wszystko zależy od tej debaty. Od tego, co usłyszymy. Jakie deklaracje? Bo musimy powiedzieć, że klub z samych pieniędzy za sprzedane bilety no to się nie utrzyma. Czy to byłby Płomień, czy to byłby Mazur, czy to byłby MKS. to nie ma takich szans. Nawet jeżeli byłby e, pełen stadion, no to nie ma takich szans, bo to są koszty tak wygórowane, że no nie ma takiej możliwości. Ale liczy się również doping. No obecnie nie ma się co czarować. Na mecze MKS-u przychodzi garstka kibiców. Garstka również ogląda z zasiadki. No to to nie wygląda dobrze, jeżeli spojrzymy na inne kluby, gdzie no jest siła kibicowa. To prawda. To, nie, to wygląda bardzo źle. Naprawdę kibiców jest zbyt mało. Ja jestem kibicem od dawna, chodzę i, i to obserwuję. Jestem również kibicem pobliskiej Jagiellonii. Jeżdżę też na mecze Jagielloni i widzę tam, no chciałbym powiedzieć, te same twarze Albo może nawet i więcej ludzi zełku na meczach ekstraklasy niż na meczu Wełku. I to jest smutne. No niegdyjszej Sikibice si y, Mazura no, de deklarowali, że oni MKS-owi nie będą kibicować, że będą jeździli na Jagę, ewentualnie no, na inne kluby, które też kochają. No to Takie liczy... deklaracje były. No to liczymy na to, że ewentualnie wypowiedzą się na tej debacie też na ten temat. Yy, w sensie takim, że zadeklarują coś. Z finansów i z obecności na naszych meczach. Proszę Państwa, na pewno jeżeli chodzi o frekwencję, na trzeciej lidze, pomijając, widzę w łódź, to jest całkowicie co innego. Nie ma frekwencji dużych. Mało tego. Znam z autopsji również drugą ligę. Na drugiej lidze czasami jest też 100, 200, 300 osób. Więc to nie jest jakaś klęska naszego środowiska, tylko wełku. Tak się po prostu dzieje. No. Oczywiście nie możemy porównywać dzisiaj ekstraklasy do czwartego poziomu rozgrywek. Chociaż jak zauważymy, na niektórych meczach w ekstraklasie jest kilkanaście tysięcy, a na niektórych jest tysiąc, dwa tysiące, prawda? Więc, a my mówimy o czwartym poziomie rozgrywek. Więc mieś, m, 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 musimy mierzyć siły na zamiary po prostu. Ale jednak ostentacyjne kibicowanie z zasiadki to też dobrze nie wygląda. Ja cały czas Ech. wracam do tego, bo to mnie boli. Ale, panie redaktorze, jeżeli wrócimy do historii kibicowania z zasiadki, to ja pamiętam jeszcze sprzed 15-20 lat. I to bez względu na to, czy to był no Mazur... może się, że sam pan był... tam kibicował. Nie. Zdarzało się, nie. 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 Czy to był mazur, czy to był płomień, myśmy często w drugiej połowie meczu prosili tych kibiców zasiadki, żeby weszli do środka. Bezpłatnie. Niestety. Ktoś, nie wiem, czy ktoś sobie wykupił tam miejsce za tą siatką, czy nie. Ciężko i to. Jak będzie, czy będzie nazwa taka, czy będzie taka, nie wiem, czy potrafimy to zlikwidować. Bardzo fajnie byłoby, gdyby ci wszyscy ludzie weszli, bo tam było zawsze około setki ludzi. Tych, którzy chcieli troszkę oszczędzić, o tak powiedzmy. To nie była, to to dla była wątpliwa oszczędność, bo yy, to polegało tylko na tym, że bilet kosztował przykładowo 5 zł, ale on zasiadko mógł sobie wypić w tym czasie. Dwie puszki piwa. No teraz. Prawda, no. Dobrze, zostawmy tych kibiców. Na pewno zapraszamy na spotkanie. Ja przypomnę: spotkanie yy, tu z spo, 12 lutego o godzinie 18 w bursie szkolnej. Czego się spodziewacie po tym spotkaniu, to już mówiliśmy, a teraz trochę technicznych spraw. Na przykład, jeżeli zostanie zmieniona nazwa, kibice chcieliby wiedzieć, jak wygląda sytuacja chociażby z licencją na rozgrywki. Bo jeżeli łączyły się dwa kluby w 2015 roku, no nowy klub zaczął grać na licencji Połomienia w trzeciej lidze. A jak teraz by to wyglądało? Panie redaktorze, wygląda to w ten sposób. Trzy lata temu. Klub równie dobrze mógł zacząć grać na licencji Mazura, czyli w Lidze Okręgowej wtedy, prawda? Ale wiadoma sprawa, idziemy wyżej. Wyższa Liga Lepi. W tym momencie nie ma to żadnego znaczenia, zmiana nazwy to jest tylko kosmetyczna historia. Nie ma to nic wspólnego z licencją. Także w dalszym ciągu gramy, na, możemy grać na tym poziomie, na jakim w chwili obecnie jest. Drużyny. Także inicjujemy na początek dyskusję na temat ewentualnej zmiany nazwy, na temat ewentualnej korekty nazwy klubu, który gra w Ełku MKS, Mazur Ełk, no zobaczymy, ale oczekiwania ze strony kibiców i oczekiwania ze strony tych, którym zależy na tej zmianie nazwy, też są ze strony zarządu klubu, bo za tą zmianą nazwy musi iść coś. I najlepiej by było, żeby to było takie zapewnienie, że klub będzie spokojny, jeżeli chodzi o finanse, bo to jest najważniejsze. To jest... Kolejny, kolejny kompromis. To, po jest, to jest podstawowa sprawa, bo bez finansów nie będziemy się poruszać w trzeciej lidze, a być może i w niższych ligach. I przypominamy, że równie ważna jest tradycja, równie ważne są barwy. Biały, niebieski, granatowy to są barwy MK Mazura Ełk. Do tego może wrócą. W każdym razie zapraszamy gorąco na to spotkanie. Spotkanie 12 lutego o godzinie 18 w bursie szkolnej. I wszyscy są zaproszeni, nie tylko sponsorzy, ale ci tacy fanatyczni fani, e, chociażby Mazura, którzy cały czas krzyczą tylko Mazur, tylko Ełk, tak? To, tak, dokładnie, bo to głównie z, z, z nich, z ich inicjatywy. To od nich głosy docierają, że należy to zrobić, więc czekamy na ich. Argumenty? I konkrety. Konkrety? konkrety. Jak, jak chcą pomóc klubowi? Jak chcą, żeby ten klub, właśnie jako Mazur Ełk, funkcjonował w Ełku? Dlatego powiedziałam, że to też musi być kompromis. Jeżeli mamy wrócić do starej historycznej nazwy, yy, to też yy, musimy coś jakby dostać. Finanse są najważniejsze. I tego się spodziewam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.